Zobaczcie, wygląda sobie tak. Ja prawie, że nie słyszę tych wentylatorów. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie mega fajny test i montaż. Mam tu dwa komputery. Jeden jest gamingowy, a drugi jest do edytowania wideo. I dzisiaj będziemy modyfikować tego właśnie. Będziemy instalować wodne chłodzenie. Najpierw zrobimy sobie test zwykłego chłodzenia, które mam teraz zainstalowane. Później zrobimy sobie unboxing chłodzenia wodnego. Później zrobimy sobie montaż chłodzenia wodnego. A na samym końcu zrobimy sobie test nowego chłodzenia wodnego plus porównanie ze starym chłodzeniem zwyczajnym, tradycyjnym. Zapraszam do oglądania. To zrobimy sobie trzy testy w sumie. Pierwszy test to będzie w programie do edycji wideo DaVinci Resolve. Tutaj mam taki projekt mojej ostatniej recenzji Rog Ali. I tu mam sporo różnych efektów, koloryzacji i tak dalej, dosyć zasobożerne i dla procesora, i dla karty graficznej. Kolejny test, tutaj prostym programem CPU-Z, włączymy sobie stres test typowo dla CPU, a na samym końcu odpalimy sobie grę Need for Speed Unbound, która jest mocno zasobożerna, jeśli chodzi o właśnie procesor. Tutaj widzicie decybelometr. Albo pomiar dźwięku widoczny, będziemy się też na tym trochę skupiać. A po lewej stronie widzicie mój taki zegarek z prostym pomiarem temperatury, powiedzmy wejściowej, tak żeby mniej więcej wiedzieć, żeby no, będziemy badać przy 27 stopniach zamiast przy 30, nie? Jest to spora różnica, bo wtedy chłodzenie musi więcej jakby przyjąć na siebie stresu, żeby taki komputer schłodzić. I zaczniemy sobie w takiej kolejności, jak wam powiedziałem, czyli od renderowania w DaVinci Resolve. Nie będziemy renderować całego projektu, bo to zajmie bardzo, bardzo dużo czasu. No i do pomiaru wykorzystamy sobie MSI Afterburner. O. Mam tutaj oczywiście 3080 Ti, kartę graficzną. Tutaj mamy ogólną temperaturę całego procesora ze wszystkimi rdzeniami. Teraz jest w okolicy 44 stopni. No i zaczynamy rendering. Odpalamy render do 4K, sobie tu zwiększymy. Zaczynamy render. OK, myślę, że tyle wystarczy. Widzimy, że temperatura jest utrzymywana w okolicy 51 stopni. Tutaj był wzrost gdzieś do 67. To zależy akurat, jaka scena jest renderowana. Niektóre są przyspieszone, niektóre mają więcej efektów, inne mniej, więc tutaj to obciążenie nie jest takie równomierne dla tego procesora. No i wiadomo, że nie ma tutaj laboratoryjnych warunków. Tylko są to warunki domowe, więc gdzieś tam mogły być takie nienaturalne skoki tej głośności. Ale tak z tego co widziałem, to można uznać, że 44 decybele pokazywał mi wskaźnik głośności tego chłodzenia. I możemy sobie tak przyjąć, natomiast jeśli chodzi o temperatury podczas renderowania, to mieliśmy gdzieś w okolicach 68, kurde, to nie laptop, 70, tutaj były takie jakieś piki, 56, no, 50, można uznać, że tak gdzieś 52 średnio było z tego naszego testu. A teraz schodźmy do CPU-Z i zróbmy stres test, bo to jest typowo dla procesora obciążenie. Teraz dopiero wentylator powinien wejść na prawdziwe obroty i rejestrujemy, co się nam tutaj wydarzy. OK, chyba wystarczy. Z
tego co widziałem, to na pomiarze mieliśmy 52 decybele, czyli trochę głośniej, znacznie głośniej. Zużycie procesora oczywiście 100%. W czasie tego stres testu mieliśmy maksymalnie 79 stopni Celsjusza, ale to tak w piku, a tak stałe 75 było utrzymywane. Wentylatory zdaje się, że chodziły na maksymalnych obrotach, ale muszę przyznać, że ten cooler, który mam zainstalowany, jest spory i no, całkiem nieźle dawał sobie radę. Tak więc nie jest to w moim przypadku aż tak bardzo konieczna zmiana, dlatego że ten komputer jest typowo wykorzystywany do właśnie renderowania i do składania filmów. Ale pewnie część z was jest też ciekawa, jaka jest różnica w chłodzeniu w grach na przykład. Czy będziemy odczuwali jakąś różnicę i w głośności, i w temperaturach. Dlatego też sobie to oczywiście sprawdzimy. Jak wypadnie to w przypadku Need for Speed Unbound, odblokujemy sobie FPS-y, no i zobaczymy co się stanie. Gra jest dość wymagająca jeśli chodzi o procesor, widzicie tutaj obciążenie aktualnie w 78%, także myślę, że to jest dobra gra do testu właśnie tego procesora i chłodzenia, oczywiście, bo chodzi nam głównie o chłodzenie. Osiągam tutaj 90 FPS-ów, tam czasami spada do 60, za chwilę sobie pojedziemy do miasta, tam jest tych FPS-ów mniej. Jednocześnie na tym komputerze, na którym gram, nagrywam także programem OBS i to nagrywanie w sumie idzie zaskakująco dobrze, ale dodatkowo też obciążam procesor. Tutaj OBS pokazuje, że mam teraz obciążenie na poziomie 0,5%. Co w przypadku gry jest to aż 80%. A teraz posłuchajmy, jak pracuje sobie chłodzenie. OK, także możemy już powoli wyciągać wnioski. Z mojej perspektywy komputer pracuje sobie bardzo cichutko, nie ma żadnego jakiegoś tam negatywnego wpływu na, nie wiem, moje przebywanie w pomieszczeniu czy coś. Po prostu wentylatory weszły sobie na większe obroty, ale ponieważ one są dużych rozmiarów, no to ten dźwięk nie jest jakoś mocno słyszalny. Dodatkowo ta obudowa wszystko fajnie wygłusza. Polecam wam właśnie kupić sobie obudowę z jakimś wygłuszeniem albo sobie takie wygłuszenie samemu zrobić. Ostatnio w tym komputerze spaliła mi się płyta główna, wymieniłem na nową, no i zainstalowałem sobie do tego chłodzenia termopad. Na obecną chwilę testu nie mam kompletnie pojęcia, jak wypadnie chłodzenie wodne. Myślę tylko, że ponieważ będziemy mieli dodatkowy jeden wentylator, to będzie ono głośniejsze od tego chłodzenia. Dlatego robię taki test z pomiarem głośności, żebyście wiedzieli co i jak. Biorę się za instalację nowego chłodzenia i zrobimy wszystkie te testy od nowa. Chłodzenie, które będziemy teraz otwierać, to Endorphi Navis F360 ARGB. Najpopularniejsze chłodzenie na polskim rynku i w ogóle jest to bardzo popularne chłodzenie również na innych zagranicznych rynkach, dlatego że stosunek jakości do ceny w tym urządzeniu jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Prawie tej samej firmy mam zainstalowane chłodzenie teraz w komputerze, to znaczy ono nazywa się Silentium PC, ale Silentium przekształciło się w Endorphi. Tak czy inaczej jest to polskie urządzenie. Mało tego, mam termopady ostatnio popularne Honeywell PTM 7950 i zobaczmy co mamy w pudełku. Jest to bardziej wypasiona wersja tego popularnego chłodzenia, dlatego że to jest z tym oświetleniem RGB. O! Tu jest nasza wielka chłodnica razem z pompką. Okej, to jest naprawdę potężne. Moja obudowa obsługuje takie chłodnice, tylko nie będę instalował jakby na górze, tylko od frontu. Nie? Tutaj jeszcze obejrzmy sobie naszą pompkę, bo to chyba jest pompka.
tego typu urządzeniach płyn chłodniczy jest już uzupełniony, także tym nie muszę się martwić. Jako laik jest to fantastyczna wiadomość. Tutaj będziemy musieli sobie oderwać tą folię przed nałożeniem na procesor i oczywiście przed użyciem termopadu. Z tego co się dokształciłem, to pompka będzie musiała być oczywiście zamontowana w ten sposób, czyli jak patrzymy od boku komputera, to coś takiego. Mamy tu mega długie przewody, także raczej nam wystarczy, żeby to odpowiednio w obudowie umieścić. Chodzi tutaj o to, żeby pęcherzyki powietrza nie gromadziły nam się tutaj, tylko żeby gromadziły nam się na górze całego układu, jeśli już jakieś będą. Żeby po prostu pompka nie pompowała powietrza. Nigdy czegoś takiego nie podłączałem, także biorę się do roboty. A, jeszcze tutaj mamy zestaw montażowy do procesora i jakaś dziwna wtyczka. No i oczywiście mocowanie na procesor Intel i chyba też na AMD, bo to mamy taki komplet, żebyśmy mogli i na to zainstalować. No i tak to wygląda sobie przed montażem dużego chłodzenia, więc mamy tutaj taką chłodnicę. Logo Silentium. W sumie od nie wiem kiedy nawet używam ich chłodzeń i zawsze byłem bardzo, bardzo zadowolony. Właśnie odkręciłem chłodnicę, no i sam jestem ciekawy, jak będzie wyglądał termopad po dosłownie kilku miesiącach użytkowania. Zobaczcie, wygląda sobie tak. W zasadzie bardzo podobnie do świetnie nałożonej pasty, prawda? Ale aplikacja termopadów jest tyle lepsza, że no nie jest trudna dla laików i ciężko to spieprzyć, prawda? Więc widać, że to jest po prostu równiusieńko nałożone tak jak powinno być. Ładnie się, że tak powiem, roztopiło. I teraz szybko sobie wycieramy. Ładnie schodzi. Z procesorem trzeba bardzo delikatnie i przy wyciąganiu, jak z jakimś piórkiem się obchodzimy dosłownie. Ok, procesor już mamy wyczyszczony. Ja tego nie zrobię na nagraniu, bo muszę mieć dwie ręce do tego, ale jak będziecie kiedyś wkładać procesor, zwłaszcza intelowski, do gniazda, pamiętajcie, że gniazdo ma wystające te piny i je jest bardzo łatwo zgiąć, naprawdę. I tak sobie wygląda przód obudowy. Ten cooler sobie ściągniemy i odczepimy. No i tutaj przyjdzie nasza cała chłodnica, którą za chwilę sobie założę. Tu trzeba było dopasować taką płytkę. I wygląda sobie to tak. No i rozwikłała się zagadka tego dziwnego złącza. Jest to zwykła SATA. Tak się składa, że akurat tutaj mam od zasilacza wyprowadzone idealnie tak jakby do tego. No powiem wam, instrukcja jest bardzo prosta. Opisuje tylko jak przykręcić chłodnicę do góry obudowy, ale nie pokazuje jak przykręcić ją. Tam jest generalnie tylko podłączenie, które jest trochę skomplikowane. Jeszcze tego nie ogarnąłem, ale robiłem takie przymiarki przed chwilą, w jaki sposób ta chłodnica w ogóle będzie tu siedzieć. Już wam coś pokażę. Zobaczcie, od tej strony mamy przewody chłodnicze i tu zjeżdżamy sobie do samego dołu, tu sobie dopasujemy, cyk. I tutaj fragment tej chłodnicy mi wystaje, widzicie? Nie? I teraz, żeby przykręcić tą całą chłodnicę, musiałbym przykręcić śrubami od wentylatorów. Ale z tej strony też mamy gwint. Więc żeby to sobie tak lepiej dopasować, bo przewody muszą być w tą stronę, nie mogą być na zewnątrz obudowy. Nie mogę sobie tej chłodnicy, wiesz, tak obrócić, no nie? Więc muszę przekręcić wszystkie te wentylatory, przełożyć je na drugą stronę chłodnicy, tak żeby one nie ciągnęły tego powietrza, tylko je jakby pchały na chłodnicę. Wtedy ją włożyć tutaj w środek. Już sobie przesunąłem dysk HDD, który jeszcze mam. I wtedy chłodnica wejdzie trochę w środek, a wentylatory będą na zewnątrz. I powinno wszystko grać. Teraz wentylatory mam odwrócone. Znaczy są przekręcone. Na każdym wentylatorze jest taka strzałka, która pokazuje nam, w którą stronę
wentylator napiera powietrze i w którą stronę się obraca. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale tu jest strzałka wskazująca obrót. I teraz muszę tutaj trafić chłodnicą w to miejsce. O, powiem ci, na styk to wchodzi. Tutaj się nawet, zobaczcie, wygina ta blaszka. Mam tutaj kilka takich logicznych problemów. Tutaj będziemy mieli chłodnicę, która będzie wdmuchiwać gorące powietrze, które będzie szło nam na kartę graficzną. I teoretycznie karta graficzna przez to będzie miała gorzej, bo będzie miała cieplej. Ale tutaj na górę damy sobie wentylator, który miałem do tej obudowy. Czyli taki potężny, ile on ma tutaj? 140 nawet chyba widzę, nie jest tutaj napisane, ale to jest chyba 140. Damy to sobie na dach obudowy i tutaj w tej obudowie możemy sobie wymienić to takie ładne zasłonięte na taką siateczkę, to jest magnetyczne. Wtedy będziemy mieli fajny przepływ powietrza górą i jak damy sobie wentylator na górze, to to gorące powietrze będzie mogło sobie ładnie tutaj uciekać i będzie sobie uciekać jeszcze w tamtą stronę, czyli do tyłu. Czyli teraz tak, wdmuchujemy gorące powietrze, niestety. Od dołu niestety nie mam też tutaj wlotu, bo jest zasilacz i miejsce na dysk. Ale zrobimy jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo chłodnica nie będzie w tym miejscu, tak jak sobie pomyślałem, tylko ona wejdzie tutaj, a wentylatory będą po tej stronie. Czyli przekręcę, to będzie bardzo dziwny konfig, ale mega kompaktowy za to. Tu będzie chłodnica, a tu będą wentylatory i one po prostu od razu będą już łapać tą chłodnicę, wdmuchując ciepłe powietrze. Tak na logikę się wydaje, że jak wdmuchujemy ciepłe powietrze, to karta graficzna no, będzie miała gorzej, prawda? Tak czy inaczej, podmuch powietrza powinien być znacznie większy, bo będziemy mieli 3 dodatkowe kulery z przodu plus jeden na górze, którego wcześniej nie było. I jeśli chodzi o przeczepienie tej chłodnicy po tej stronie, jakby od środka tej obudowy, to chodzi tutaj o to, że jak nałożę jeszcze, nie mam tutaj dodatkowej ręki, żeby to przytrzymać, ale o, gdy nałożę jeszcze tą zewnętrzną obudowę, to wszystko będzie tutaj pasować, spoko, ale te kulery będą od tej obudowy oddalone gdzieś o tyle, nie? A jeśli przełożymy chłodnicę do środka, to wtedy tutaj będzie znacznie więcej miejsca i to powietrze no nie zrobi nam się próżnia. Znaczy aż tak szybko to się nie będzie kręcić, come on, to nie jest odkurzacz, nie? Ale zawsze jakieś tam podciśnienie się może pojawić, przez co przepływ powietrza będzie gorszy, wentylatory będą kręcić się szybciej i będą głośniejsze. Więc jeśli sobie to wciśniemy głębiej, powinno być znacznie lepiej. I tak to ma sobie wyglądać z tej strony. Tutaj zaraz przyjdą nam wentylatorki. Tak to wygląda z tej strony. Także tu jest jeszcze trochę miejsca. I mamy tutaj na tyle dużo miejsca, że powinno to powietrze jakoś sobie przepływać. A przy okazji wentylatory będą schowane tutaj, w tą część obudowy. No i między tą przednią ścianką a wentylatorami powinno być bardzo dużo miejsca, na tyle, żeby powietrze mogło sobie spokojnie napływać. O, i zobaczcie sobie, wygląda to w ten sposób. Niby wszystko w porządku. Ale tutaj jest, no nie widać tego, nie? W jaki sposób jest to nawet przykręcone, tak? Udało się to ładnie schować, ale wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. I tutaj mamy sporo miejsca, żeby powietrze nam szło do góry. Że nie ma z tym problemu, żeby sobie po prostu przepływało. No i tutaj mamy jeszcze z przodu tą obudowę, więc powietrze będzie nam wlatywać o, w tym miejscu. A ten przepływ powietrza nie będzie tutaj cudowny, ale jakiś jest. No, obudowa na pewno nadrabia wyglądem, bo jest no, taki fajny stonowany kolor i w ogóle. Jeśli faktycznie będzie mi bardzo przeszkadzać jakoś przepływ powietrza, to po prostu wydupcę ten dysk HDD i zastąpię go jakimś SSD-kiem. Teraz te SSD-ki są zajebiście tanie, a przez ten dysk po prostu wolniej mi się ładują niektóre programy, bo na nim mam zainstalowane jakieś tam pliki, które te programy używają. No i to sprawia, że wszystko się instaluje, znaczy wszystko się uruchamia wolniej. Tu mam drugi SSD pod SATA, on jest całkowicie w porządku i wystarczający. Na nim chyba mam nawet system albo dane. Chyba dane mam na nim. Tak więc myślę, że HDD-ka wywalę i pójdzie do utylizacji.
no bo tu jest tylko, co, 1 terabajt chyba? Bez sensu, teraz 1 terabajt kosztuje, nie wiem, jakieś 150 zł SSD. Come on. No i jak sytuacja wygląda z takim termopadem? To jest taki o listek. Docinamy sobie fragment, który nas interesuje i potem, co najtrudniejsze moim zdaniem, musimy zerwać folię z obu stron. No i przyczepić tam, gdzie potrzebujemy. Najgorsze jest to właśnie zrywanie tej folii. Okej, więc tak to sobie wygląda już po złożeniu. Tutaj mamy kartę graficzną już przyczepioną. W ogóle zauważyłem, że na tej płycie głównej mam aż 3 dodatkowe sloty na M2 dyski. No i co? Chłodzenie sobie siedzi. Mam nadzieję, że wszystko dobrze podłączyłem. Tak wygląda chłodnica, tak wyglądają kulery. Tutaj miałem problem z tym wentylatorem, dlatego że on się nie chciał obkręcać. Po prostu te przewody dotykały o wentylator i miał problem z obracaniem. Dlatego tutaj zrobiłem taki dystans, takie mocowanko. Kupiłem sobie w sklepie elektrycznym do cable management, do mojego stanowiska. Ale jak widać, tutaj też się przydało. No, nie wygląda to jakoś może super, ale no, najważniejsze, żeby działało. A czy będzie działać? Kurde, no nie wiem. Załączam guziczek z tyłu. Coś mrygnęło, coś piknęło. O, powiem wam, mam stresa. Nigdy wcześniej nie mocowałem takiego chłodzenia. No ale co? 3, 2, 1. Aha, coś jest nie tak. Coś mi tutaj, aha, tutaj coś zahaczyło, okej, ale świecą nam się dwie czerwone diody. Uuu, to niedobrze. Ziomek, jest godzina 2:18. Właśnie ogarnąłem, co się stało. Myślałem, że źle procesor włożyłem albo coś takiego. Co się stało? Czemu nie startował? Okazuje się, że płyty główne Gigabyte'a, jeśli mamy dedykowaną kartę graficzną podłączoną, tutaj w tej karcie graficznej jest system fan stop, więc te wentylatory się nie kręcą cały czas. Ale jeśli do karty graficznej nie podłączymy sobie żadnego odbiornika, to pojawia się błąd procesora. Możemy przejść do drugiej części testów. No i moja pompka chyba sobie ładnie pracuje. Tutaj jeszcze z tyłu mam takie podświetlenie na tej płycie głównej i niedługo będzie aktualizacja do Windowsa, też będzie można sobie całym podświetleniem w komputerze sterować. Także widzicie, teraz wszystko świeci się po swojemu, każde w innym kolorze, ale ja i tak tutaj mam zamkniętą tą obudowę, więc tego aż tak nie widzę, no ale fajnie by było jednak mieć nad tym jakąś kontrolę, no nie? Zobacz, jak to pracuje. Jest super ciche. Ja prawie, że nie słyszę tych wentylatorów. Aż dziwne, że one tak cichutko pracują. Mega. No ale co? Robimy test. Więc zaczynamy od temperatury w spoczynku. Wygląda to sobie tak, czyli mamy 30 stopni. Tutaj widzę 30, 31. Tutaj mieliśmy 29, 27. Tutaj jeszcze gdzieś wcześniej miałem 30. Tutaj jakaś praca była. Tak, więc tak to wygląda. Tutaj mieliśmy podczas pracy 50, ale powtórzmy sobie te nasze zadania, które robiliśmy na poprzednim coolerze. Tutaj nie ma stałego obciążenia dla CPU, dlatego że część tego renderowania przejmuje karta graficzna. Temperatura pomieszczenia to raptem pół stopnia mniej niż ostatnio, teraz jest 26,5. Wczoraj jak testowałem, to było 27 stopni na ostatnim pomiarze. No i zobaczmy, co się tutaj dzieje.
okej. Myślę, że już wystarczy. 13% się przerenderowało. No i widzieliśmy, że tutaj temperatury nie skakały nam chyba powyżej 60 stopni. Nie wiem, czy gdzieś tutaj... Tu mieliśmy 58 przez chwilę, ale 60 stopni nawet tam wcześniej widzę, że nie przekroczyło. 59 to jest maksimum. Wentylatory w tym wypadku nie weszły na jakieś kolosalne obroty. Właściwie prawie, że nie słyszałem wyższych obrotów i komputer chodzi znacznie ciszej w porównaniu do tamtego coolera. Wiadomo, większa powierzchnia odprowadzania ciepła, więcej jest tych wentylatorów o 1, także zawsze będzie to odprowadzanie ciepła bardziej efektywne, no nie? A teraz zróbmy sobie stres test i za chwilę przejdziemy do Need for Speeda i zobaczymy, jak to tam wygląda. Okej, chyba wystarczy, także no, kultura pracy jak na moje ucho jest znacznie lepsza, bo pamiętam, że te wentylatory no, chodziły znacznie głośniej w poprzednim coolerze, a przypominam wam, tam też miałem termopad nowy zainstalowany, tak samo jak i tutaj. No i przyszedł jeszcze test do zrobienia w Need for Speed Unbound, czyli w takiej grze, w której procesor jest mocno obciążony. No i jesteśmy sobie w grze, mamy dokładnie takie same ustawienia graficzne i rozdzielczości jak wcześniej. Mamy 50 stopni, pokazuje mi benchmark. A nawet o, mniej niż się spodziewałem, powiem szczerze. Obciążenie procesora 80%. No i mamy tutaj 70 fpsów, 10, jak wyjedziemy sobie z miasta, będziemy mieli więcej, ale posłuchajcie sobie, to znaczy popatrzcie sobie, jaką głośność generuje to urządzenie, to chłodzenie podczas grania. Chyba głośniej będzie słychać, jak będę sterował padem, niż to chłodzenie. Okej, chyba tyle wystarczy. Oczywistym jest, że procesor i7-12700KF nie jest najmocniejszym procesorem na rynku i takie chłodzenie może być dla niego aż za dobre i spokojnie wystarczyłoby, ile tam, 240 mm, tak? Chłodzenie. No i do tej obudowy by trochę lepiej fitowało, ale jak widzieliście, mogłem sobie to całkiem ładnie zaprojektować i wsadzić do tej obudowy. No i jak widać, spełnia to zadanie, nawet w grach, prawda? Jesteśmy w stanie uzyskać całkiem fajne temperatury i przede wszystkim, w sumie ta chłodnica jest ustawiona w stronę GPU, więc tak wyglądają temperatury karty graficznej teraz. No, trochę żałuję, że nie sprawdziłem tego na poprzednim teście, czy faktycznie ta chłodnica jakoś negatywnie wpływa na temperaturę karty graficznej. Poszperałem trochę w internecie i ludzie mają różne rozwiązania właśnie z instalowaniem tego typu chłodzeń. Okazuje się nawet, że jeśli instalujemy sobie taką chłodnicę na przedzie obudowy, to jesteśmy w stanie uzyskać nawet niższe temperatury niż w przypadku, kiedy instalujemy ją na górze obudowy. Tak jak ja zawsze myślałem, że jest lepiej. Dlatego, że powietrze gorące z karty graficznej chociażby ma trudności uciekać przez górę obudowy, bo wiecie, gorące powietrze idzie do góry,
No i wtedy taka duża chłodnica dodatkowo jeszcze blokuje ten przepływ powietrza. A tutaj ja jeszcze ulepszyłem przepływ powietrza, dając wentylator chyba 140 albo 160, nie spojrzałem dokładnie. Tak czy inaczej jest to duży wentylator, który wyciąga to gorące powietrze ze środka obudowy zaraz przy chłodnicy procesora, prawda? Czyli nie gdzieś tam z tyłu, tylko zaraz tutaj. Tak, możemy uzyskać całkiem niezłe temperatury i ta chłodnica nie wpływa jakoś mega negatywnie na kartę graficzną. Osoby, które to testowały w internecie, na Reddicie czytałem, że temperatura karty graficznej wzrosła o 1 stopień średnio. Nie? Jeśli mamy tą chłodnicę, która zieje nam ciepłem na kartę graficzną. Po prostu karty graficzne są zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymywały jak najdłużej pod obciążeniem i wysokimi temperaturami. Więc tego typu sytuacje nie są dla nich stresujące i przeważnie mają no, zajebiste chłodzenie. Tak, karta graficzna, którą mam zainstalowaną, ma trzy takie niewielkie wiatraki i całkiem spory radiator. Także no, wygląda na to, że robi to robotę akurat w grach, chociaż ten komputer akurat do gier nie jest używany. To myślę, że takie rozwiązanie mogłoby być całkiem interesujące, prawda? Chociaż wiadomo, im większa obudowa, lepszy przepływ powietrza, to zastanawiam się, czy w większej obudowie właśnie nie dawałbym wiatraków do odprowadzania ciepła na górze, a chłodnicę dał do przodu od procesora. Dajcie znać, jak wy byście zrobili w swojej obudowie takie rozwiązanie. Czy no, chyba gołym okiem widać, że taka chłodnica ma sporo sensu, prawda? Że naprawdę robi robotę. Sami widzieliście zresztą, jaka jest różnica w tych temperaturach w momencie, kiedy nagrywam ten materiał. No, nie mam wglądu na te temperatury wcześniej, ale wy to widzicie teraz na ekranie, pokazałem wam, więc no, chyba jest znaczny wzrost. Na pewno pamiętam, że nie było takich temperatur na procesorze przed tym. Także no, nie dziwię się, dlaczego tak często jest wybierana ta chłodnica przez ludzi, bo po prostu jest mega dobry stosunek jakości do ceny i powiem wam, że jest nawet cichsza niż ta chłodnica, która jest w moim komputerze gamingowym. Chociaż ciężko porównywać no, i9-12900KF do i7-9 grzeje się mocniej, prawda? Więc ta chłodnica będzie wchodzić na wyższe obroty, żeby lepiej schłodzić procesor. Tutaj nie ma takiego szarpnięcia tymi obrotami w tej chłodnicy, co jest moim zdaniem dużym plusem. Tylko ona sobie delikatnie wchodzi na obroty. Naprawdę nie przeszkadza to w niczym właściwie. No i musicie brać pod uwagę jeszcze fakt, że teraz nie mam na komputer założonej obudowy wyciszającej, wygłuszającej. Więc jeśli założę tą obudowę wygłuszającą, to wtedy pewnie będzie jeszcze ciszej. Jeśli faktycznie okaże się, że zrobi się jakieś podciśnienie w tym przednim panelu i wentylatory wejdą na wyższe obroty ze względu na mniejszy opór powietrza, mniejszą gęstość, no to wtedy nagram dla was jeszcze taki dodatkowy klip, jeśli coś będzie nie tak. No ale to chyba nie ma potrzeby, bo wydaje mi się, że to nie są tego poziomu obciążenia, jak nie wiem, w jakichś serwerowniach czy gdzieś tam, gdzie naprawdę wieją ogromne jakieś turbiny wiatrowe, tylko to są jakieś wiatraczki, które obracają się z małą ilością obrotów stosunkowo. Są one niewielkie i raczej tutaj efekt podciśnienia nie będzie nam występował, prawda? Ale mimo to te otwory wentylacyjne są mniejsze i tak na chłopski rozum wydaje się, że może powstać jakiś problem. No nic, moi drodzy, ja wam dziękuję, że byliście na tym teście. Tak zrobiło się u mnie na kanale trochę ostatnio testowo-sprzętowo, ale tak miałem w głowie kilka takich testów ochotę wykonać, no i chciałem zrobić pierwszy raz w życiu montaż chłodzenia wodnego. Nie obyło się bez drobnych problemów, które udało się przeskoczyć, ale finalnie wyszło chyba całkiem nieźle. Trzymajcie się, na razie, cześć!